Siemanko, dzisiaj w planach mam wykonanie noża albo tasaka. Jeszcze nie jestem pewien. Przygotowałem sobie dużo różnych szablonów, tak aby coś wybrać. Chociaż do końca sam nie jestem pewien, który mi najbardziej odpowiada. Jak na razie ten szablon, który gdzieś tam wyszukałem na jakiejś aukcji z AliExpress, no najbardziej mi, już zrobiłem jeden taki, najbardziej mi leży w ręce. Teraz zastanawiam się, czy go skopiować i użyć. Zrobić po prostu jeszcze jeden taki sam, czy może jakiś inny, ciekawszy kształt. Albo w ogóle inny, żeby mieć urozmaicenie. Mam tutaj też przygotowany taki szablon noża. Taki kuchenno-bushcraftowy. Jeśli chodzi o materiał, czyli piłę, to nie jest widia. Tutaj nie ma tych ząbków zgrzewanych. Jest to stal o twardości 42-45 HRC, czyli delikatnie zamiękka na noże. Oczywiście można ją przehartować i zrobić twardszą, natomiast znam siebie i wiem, że 1 na 5 noży mi się uda zrobić w miarę. Pozostałe są albo zbyt kruche, albo zbyt miękkie, albo się mi wykrzywi gdzieś i muszę go prostować. No ogólnie jest dużo problemów. A przy tym, jak ja to używam, w zupełności mi wystarczy zachowanie właściwości pierwotnych tego materiału. Owszem, trzeba troszeczkę się więcej pomęczyć przy szlifowaniu, przy kładzeniu szlifów, tutaj gdzie jest ostrze. Natomiast samo wycinanie nie widzę różnicy, a jak dobrze rozmieścimy szablon na takiej pile jak ta, to tego szlifowania będzie naprawdę mało. Dlaczego? Dlatego, że ta piła na środku jest dosyć gruba, ma 5 mm grubości, a przy samej krawędzi ma mniej niż milimetr. Dzięki czemu, jeśli umiejscowimy ostrze przy krawędzi, przy zębach, jak najbliżej, uda nam się tak dobrać kształt i potem wytniemy właśnie tutaj ten kawałek, będziemy go ostrzyć tutaj, tak? Takimi tarczami, nawet nie na taśmówce, a właśnie szlifierką kątową, takimi tarczami, nie będzie wcale ciężko to naostrzyć, bo mało tego materiału jest do zebrania. Natomiast tasak sam w sobie, no to nie jest tasak kuchenny, tylko tasak ogrodowy, tasak taki do gałęzi. Nie ma problemu, bo on nie musi być ani tak super twardy jak taki stricte wyrób nożowniczy, tak? Ani nie musi być też ultra ostry. Da się go zaostrzyć tak, że będziemy kroić nim po prostu. Ja wczoraj kroiłem swoim tasakiem w kuchni różnego rodzaju rzeczy, aby przetestować, jak on po naostrzeniu tnie. Bardzo fajnie to cięło, natomiast no, szybciej się będzie tępił niż taki porządnie zahartowany nóż czy tasak. Ale wcale nie będzie problemu. Okidoki, mamy wycięty ten kształt taki pierwotny. Teraz zmiana tarczy na listkową 40. Lepsza była 36, niestety nie mam. Szybka robota. Kto liczył na to, że stracę palce? No nie udało się tym razem, może następnym. Oczywiście jeszcze nie jest naostrzony, to jest tylko takie wstępne wyszlifowanie z rdzy, zaoblenie kantów, żeby sobie tutaj rąk nie pokaleczyć. Dalsza robota, która nas czeka, no to jest, najlepiej by było wkręcić wymadło. Niestety wymadło mam tam. Dorysowałem sobie teraz rączki do tego tasaczka mojego. Tasaczek wstępnie jest już oszlifowany. Tutaj widać, jak mniej więcej się prezentuje. Tak, szlif. Można powiedzieć, że jest pełny. Tutaj na końcu z lekkim załamaniem, w związku z tym, że tutaj jeszcze papierek wodny, osełka czy ostrzałka i naostrzę go tak, że będzie można nim pomidorki kroić. Natomiast tutaj jeszcze odrysowałem sobie okładziny, zaraz je dotnę, aby było mniej szlifowania, a następnie pokażę, można zrobić to w sumie na kilka sposobów. Można ponacinać i przykleić te okładziny, można zawiercić, a żeby zawiercić, trzeba to rozhartować, a tego chcemy właśnie w tym projekcie uniknąć. I można wypalić też tutaj szlifierą, można tutaj wypalić otwory spawarką.
Ja pójdę w trochę inny sposób. Ostatnio zauważyłem, że bardzo fajnie mi się spisuje po prostu podłużne nacięcie na wylot szlifierką, żeby ten klej dwuskładnikowy mógł przepłynąć. I tak też zrobimy w tym przypadku. Teraz musimy wkleić te nasze rączki tutaj na klej dwuskładnikowy, a potem będziemy sobie to wszystko papierkiem obrabiać. Przy okazji wypaliłem, zrobiłem te nacięcia, o których mówiłem, które pomagają w przyklejeniu się tej rączki jednej do drugiej części i usztywniają całość. I otwór, o którym wcześniej wspomniałem, że można sobie zrobić otwór za pomocą spawarki. I teraz na przykład jakbyśmy chcieli, to ten otworek sobie powiększymy. I on już może... Okej. No i teraz tak. Dobra. Tu mamy klej dwuskładnikowy. Gwarantuję Wam, że może ten plasak nie będzie najpiękniejszy, ale za to na pewno będzie go trzeba często ostrzyć. Chciałem nagrać film o tym, jak robię nóż. Wyszedłem na dwór. Nie wiem, czy to widać, ale to nie jest grat, tylko to są takie bardzo twarde kulki śniegu. One się rozbijają, jak spadają na ziemię, ale zgnieść się jej w ręce nie da. Wyglądają, jakby to był jakieś tworzywo dosłownie. Rozpuszcza się po chwili fajnie w ręce, ale jest nieźle zbite. A, taki przerywnik. Wracamy do pracy. Tak wyglądają zabawki, które ostatnio robiłem. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Nie są to profesjonalne tasaki, ale naprawdę do ogrodu, czy nawet do kuchni one się w zupełności nadają. I jeśli ktoś ma zacięcie, chce się pobawić w takie rzeczy, no to polecam. Daje to mnóstwo satysfakcji. A jeśli komuś taki tasak potrzebny i ma chęć go otrzymać, to może zróbmy jakiś konkurs. Dajcie znać, co o tym sądzicie.